Czy mogłaby Pani powiedzieć, czy właśnie dzisiejsza edycja, piąta już, była w jakiś sposób szczególna? Staramy się, żeby każda edycja była szczególna, żeby każda czym się różniła od poprzedniej. W tym roku chciałyśmy przełamać pewien temat tabu. Temat wstydu osób doznających przemocy przed tym, czego doznają. Dlatego zdecydowałyśmy się na charakteryzację, żeby pokazać, że to nie osoba, która doznaje przemocy, powinna się wstydzić. Wstydzić powinien się sprawca. Napiętnowany powinien być sprawca, a nie osoba, która przemocy doznaje. Jakie powinny być według Pani sposoby zapobiegania właśnie takim rzeczom? Przede wszystkim chyba podnoszenie świadomości, profilaktyka. Trzeba głośno mówić o tym, że zjawisko przemocy istnieje. Osoby, które jej doznają, dobrze by było, żeby nie wstydziły się, nie bały się o tym mówić. Nie były w żaden sposób napiętnowane, tylko po prostu zgłaszały, mówiły. Mówiły wszędzie. Mówiły u lekarza, mówiły w szkole, mówiły na policji, zgłaszały to na prokuraturę, wszędzie. Tego nie można ukrywać. Dopóki nie powie się dość, dopóki nie powie się stop, dopóty przemoc będzie istniała. Także myślę, że tak, podnoszenie świadomości. Wsparcie dla tych kobiet, żeby nie czuły się przez to gorsze, słabsze. Dzień dobry. To już piąty raz spotykamy się tutaj, by dać wyraz naszego poparcia dla ogólnoświatowej akcji przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, do spraw walki z przemocą wobec kobiet. Witam zatem wszystkich Państwa w imieniu Zespołu Szkół nr 2. Witam wszystkich uczestników tego spotkania, którzy zawsze są z nami i sprawiają, że nasze spotkania odbywają się w takiej właśnie licznej, pięknej i przyjaznej atmosferze. Przygotowywanie tej imprezy dzięki Państwu to nie jest zadanie. To jest ogromna przyjemność. Witam serdecznie osoby, które od lat wspierają naszą akcję i tak bardzo ułatwiają nam jej przeprowadzenie. Mówię w tej chwili o osobach, które objęły tę akcję swoim patronatem. Witam w imieniu pana burmistrza, witam zastępcę pana burmistrza, pana Łukasza Młynarczyka. Witam panią starostę. Panią starostę Wioletę Kaszak, która jest jednocześnie ambasadorką naszej akcji. Proszę Państwa, teraz czas na to, żeby Państwu podziękować za to, co dla nas robicie. Teraz poproszę Państwa o otwarcie dzisiejszego spotkania. Pani starosto. Szanowni Państwo, drogie dziewczyny, kochani chłopcy, dzisiaj 14 lutego, więc czas wspominać piękne święto, święto miłości i mam nadzieję, że właśnie ta nasza akcja pokazuje, że sercem jesteśmy wszyscy przeciwko przemocy. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę z Wami być. Żałuję niezmiernie, że nie trenowałam tak uważnie. Mam nadzieję, że jakoś mi wyjdzie, może dwa ruchy jeszcze pamiętam. No i słuchajcie, no to jest, dziewczyny, nasz czas. My jesteśmy jedna za miliard. My dzisiaj mówimy dość przemocy. I mam nadzieję, że będzie nas coraz to więcej. Szanowni Państwo, pani starosta nie trenowała, ja również, ale piąta edycja, jestem jakby od początku, zawsze wspieramy jako Urząd Miejski. Tutaj podziękowania i wielkie brawa należą się przede wszystkim dla pani Edyty, bo to ona od początku jest. Koordynatorką tej wspaniałej akcji. Nie chcę tutaj już przedłużać, niech przemówi taniec. Dziękuję bardzo. Proszę.
prosimy o symboliczne otwarcie naszej akcji. Nasze ręce dziś sięgną gwiazd, nasz głos skruszy mu miliard serc i ich wspólne bicia rytm. To nasz dzień, nasz czas. Chcę wprawdzie ranić swoich skrzydeł, miotać się w zwierzęcym strachu.